Przystępujemy do punktu B. Proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szanowni państwo, system śmieciowy jest opisany w ten sposób, czy system odbiorowy zagospodarowania odpadów, iż musi się zamykać. Finansowany jest z podatku, który płacą mieszkańcy. I państwo ustalacie wysokość tego podatku w zależności od tego, ile pieniędzy jest potrzeba, żeby ten system sfinansować. Koszt systemu w znacznej mierze określają oferty składane w przetargu. Wbrew temu, co mówi tutaj pan radny Fila, mówił, że to nie jest żaden przetarg, że tylko jedna firma złożyła ofertę. To jest to przetarg. Firmy mają możliwość składania ofert. Widocznie tylko jedna firma jest zainteresowana składaniem tej oferty. Ta firma wycenia swoje koszty funkcjonowania i tą ofertę składa. My organizujemy przetarg, nic innego. Ten przetarg pokazuje, jak rynek wycenia tą usługę, ile musimy za nią zapłacić. I teraz państwo, ustalając wysokość podatku gminnego, musicie kierować się kosztem tego systemu właśnie w określonym przetargu. My jako administracja przygotowaliśmy państwu trzy przykładowe opcje do wyboru. Państwo oczywiście mogliście dokonać swoich własnych kalkulacji i wybrać inne stawki, inną wysokość stawek, inny sposób rozłożenia cen. Z tego, co dotarło do nas, Komisja Inicjatyw Gospodarczych przyjęła jedno rozstrzygnięcie, jedno preferowane i w takim kształcie uchwała została do państwa przekazana. Więc stawki, które macie państwo wpisane do projektu uchwały, są stawkami, które radni sami wybrali. Przekazuję teraz głos pani kierownik Korzeniczy-Polskiej, która uzupełni jeszcze to, co powiedziałem. Na posiedzeniu trzech komisji, bo ta stawka, która teraz jest wprowadzona do ustawy, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju, Komisję Praworządności i Spraw Obywatelskich oraz Komisję Rolnictwa i Ekologii. Te stawki zostały właśnie wprowadzone do ustawy, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez te trzy komisje. Proszę państwa o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pan Fila. Panie burmistrzu, koledzy radni, pani kierownik, mam takie pytanie. Jak się ma do ochrony środowiska? Wizytowaliśmy śmietnik w Eko tam i w kompostowni. Ja myślałem, że 30%, a pan dyrektor Sembol wytłumaczył nam, że 50% plastików, puszek z piwa, z Red Bulli przelatuje przez sita, bo mieszkańcy segregują te odpady i one powinny iść do recyklingu, a one są wrzucane do Reeboka tam na samym początku i przez sita przelatują i po prostu lecą do wysypiska, do Niecki. I teraz jest problem Czerniecki prawie, ale aspekt jest inny. Pani kierownik, tam jest po prostu aluminium, które jest rakotwórcze i te małe butelki takie wszystkie przelatują i są w śmietniku. I brakuje potem Niecki. Następne pytanie mam takie do pana burmistrza. Dlaczego spółka Konwa gminna i spółka Eko nie wystąpiły do tego przetargu? Odnośnie, jeżeli 10 milionów nie jest dla gminy, dla pana burmistrza jakimś kęskiem, żeby to zarobić, to ja tego nie rozumiem. Są to spółki gminne. Dziękuję. Proszę bardzo. Odpowiadając na to pierwsze pytanie pana radnego, no to ja nie jestem organem, który kontroluje spółkę Eko. Takim organem jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i z tego co wiem, to są tam regularnie przeprowadzane kontrole i ten RIPOK działa zgodnie z prawem, więc powiem szczerze, że jeżeli są jakieś uwagi, to należałoby spojrzeć do raportów. Myślę, że można w ramach udzielenia informacji publicznej takie dane uzyskać, jakie są tam raporty w WIOŚ-u dotyczące kontroli, ale z tego co ja się rozumiem, są one pozytywne. Więc jeżeli są jakieś uwagi, to może trzeba napisać, trzeba zgłosić. Powiem szczerze, że no, tak jakby to nie są moje kompetencje, żeby to kontrolować. Tak samo
uważam, że pan radny, jeżeli uważa, że instalacja działa w sposób nieprawidłowy, no może pan zawiadomić wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Ja takiej nieprawidłowości nie zauważę, będąc na terenie tej instalacji, ale być może pan ma lepsze oczy, potrafi pan dostrzec naruszenie prawa i wtedy uważam, że byłoby dobrze, gdyby pan zawiadomił odpowiednie organy, że tak się dzieje. Natomiast przypominam, że rozmawiamy o czymś zupełnie innym. Rozmawiamy o systemie finansowania działalności gminy w zakresie zagospodarowania odbioru odpadów. Jeżeli chodzi o pana pytanie, to oczywiście spółka Konwald i spółka Eko nie są spółkami gminnymi w tym sensie, że gmina jest tam większościowym udziałowcem. Jesteśmy udziałowcem mniejszościowym obu spółek i w spółce zarówno w jednej, jak i w drugiej nie mamy bezpośredniego wpływu na zarządzanie tą spółką, bo nie wybieramy w 100% zarządu tej spółki. W Konwaldzie nie mamy większego wpływu na wybór zarządu, wybiera go rada nadzorcza. Więc nie mamy możliwości zmusić kogoś, żeby wziął udział w przetargu, w którym on nie chce brać udziału. Panie radny, nie wiem, pan sobie to wyobraża, ale nie da się zmuszać jakiejś firmy do tego, żeby ta firma robiła coś wbrew swoim własnym interesom, nie dostrzegając interesu danym przedsięwzięciu. Skoro tak, to nie mieliśmy możliwości wpłynięcia na to, kto wystartuje w przetargu. Firma Kompat, z tego co wiem, startowała w przetargu w Tomicach. I również tam zaoferowała, mimo że wcześniej odbierała odpady, zaoferowała cenę odbioru, która niestety jest cena gminy i ten przetarg został znieważniony. I pamiętam, znaczy nie wiem, jak się potoczyły dalsze przetargi, czy rzeczywiście ta firma uczestniczyła w kolejnym przedsięwzięciu. Kompat, w mojej ocenie, nie ma potencjału, żeby odbierać śmieci na terenie Wadowic. Po prostu nie spełnia wymagań, które są konieczne, żeby taką usługę świadczyć na terenie Wadowic. Jeżeli chodzi o spółkę Eko, no to pan prezes Eko uczestniczył tutaj w obradach Rady Miejskiej. Możecie państwo go zapytać, wiecie, kim jest. Znacie pewnie, macie z nim kontakt. Możecie go zapytać, dlaczego nie złożył oferty w postępowaniu, które przeprowadziliśmy. Złożyła spółka Enfor, która jest właścicielem większościowym wysypiska. Dziękuję bardzo. Pan radny. Pan Łukasz? Poza moim pytaniem się mam pytanie, czy rozumiem, że członek rady nadzorczej Mateusz Kwiatkowski nie wie, dlaczego Ekofirma Eko nie wystąpiła w przetargu, tak? Proszę pana, jeżeli spółka przedstawia nam... Ale stan nie wydaje. No nie siedzę w głowie prezesa, więc nie wiem dlaczego. Tego pytania członek rady nadzorczej nie zadał. Ale proszę, no ja nie mam możliwości pytania pana prezesa, dlaczego nie chce czegoś robić, co rada wydaje się, że powinien robić. W mojej ocenie to ja mam ocenić działalność spółki i tą działalność oceniam, gdy prezes poddaje się ocenie i mamy jakieś dokumenty, na których możemy działać. Nie jestem w stanie ocenić stanu umysłu prezesa. To nie jest w ogóle kompetencja Rady Nadzorczej. Okay, prezes czyli... prywatnie mogę się domyślać, dlaczego spółka Eko nie uczestniczyła w tym przypadku. No, zastanawiam się nad tym, czy jeżeli prezes zarząd tego nic nie robił przez do momentu, kiedy wygrał się że kolejny podszedł do tego, że no w sumie nie siedzi w głowie, może jak mają plan w tym. O to mi chodzi. Spółka jako przedstawia cały czas, co się w niej dzieje i zarząd pokazuje nam sprawozdania z kolejnych okresów sprawozdawczych. I spółka funkcjonuje, więc nie wiem, jak pan te dwie rzeczy łączy ze sobą. Dobra, ja to mam działalność spółki odbywa się normalnie. To też mam pytanie na tak nie, póki co, myślę, że do pani kierownik najprościej będzie. Czy umowa na odbiór zaeksportowania została już podpisana, czy jeszcze nie? Nie. Czy jest możliwość na ten moment unieważnienia przetargu? Jasne, że jest. Czy na ile jeszcze zostało środków w systemie na ten moment? Na ile miesięcy, nazwijmy to, przy obecnym funkcjonowaniu ustawek? Jeszcze raz, proszę? Dopłaciliśmy 300 tysięcy. Umowa jest do końca roku, więc jakby tutaj... No, dobrze. Środków, panie naraża. Momencik, panowie. Pytanie, odpowiedź. Nie wolna amerykanka. Ja udzielę odpowiedzi. Środków zabrakło już jakiś czas temu w systemie. Zabrakło dlatego, ponieważ Rada Miejska obniżyła przed wyborami stawki. Bo były wybory, obniżono stawki. Gdyby te stawki pozostały na takiej wysokości, jakie były,
Który z wariantów, które są jakby wypowiedziane na komisji. Aha, jeszcze jedno techniczne pytanie. Rozumiem, że to jest projekt po autopoprawce burmistrza, tak? Ten, który dostaliśmy przed sesją. Projekt z pisanymi stawkami jest wynikiem wypracowany przez komisję, ale jak w formie autopoprawki zgłaszamy go na... Dobra, teraz pytanie, który wariant z tych przedstawionych na komisji jest uwzględniony w budżecie na przyszły rok? Nie mogą być wszystkie, może być jeszcze. Każdy z tych wariantów daje tą samą, którą na końcu liczy. Dwa stawki dają w efekcie to samo liczenie, które jest odzwierciedlone w budżecie. W budżecie jest zrównoważenie to, o którym mówi ustawa, że wydatki, które zakładamy na rok następny, pokrywają dochody. Te trzy warianty, jakby je liczyć, w efekcie dają... W ogólnym rozrachunku to tak, ale naturalnie jest podział na to, ile wpływa z systemu, a na to, ile wpływa z budżetu, z innych jakby źródeł, tak? Opłaty pokrywają system. Plus jeszcze my dopłacamy jako część. Nie, opłaty pokrywają system. Taka jest zasada. Ty nie ma żadnej dopłaty. Dobra. Czy EKO zwróciło się do firmy M-Pol z propozycją wspólnego wystąpienia przetargu w ogóle? Formalnie, czy tak? Czy coś takiego nastąpiło? To trzeba było zapytać prezesa, ale możemy się domyślać, że skoro prezes nie chciał występować jako EKO, to nie zwracał się do samego siebie albo do swojego taty z informacją, że nie chce, czy chce przystępować. Nie jest to podejrzane zdanie członka rady nadzorczej. Znaczy, panie radny, jeżeli spółka, jeżeli sprzedano, w cudzysłowie sprzedano, żeby już pan Olewka nie miał wątpliwości, spółkę w firmie M-Pol i osoba syna prezesa M-Pol, o ile dobrze pamiętam, pan Marcin Maurer jest synem prezesa M-Pol, jest prezesem EKO, no to jeżeli coś w tym jest na pana podejrzane, no to tak, to o czym pan mówi jest podejrzane. Że jeden prezes z drugim prezesem uzgadniają, czy będą występować w danym przetargu jako ta spółka, czy jako ta. Mam nadzieję, że pan prezes EKO konsultuje sprawy z wiceprezesem EKO i wówczas zarząd może wystąpić z takim zapytaniem. Prezes może konsultować i występować z drogi. Jasne, pod warunkiem, że chce podjąć jakąś decyzję. Jeżeli nie chce czegoś podejmować, to prawdopodobnie nie konsultuje rzeczy, nie mówi o rzeczach, o których nie chce mówić. No dla mnie to jest chyba oczywiste. Jeżeli chce ruszyć ręką, to nim ruszę, ale jeżeli nie chce nim ruszyć, no to nie ruszam ręką. Nie wiem, czy jeżeli prezes musiałby podpisanie każdego dokumentu, nie wiem, czy pan rozumie, jak funkcjonuje zarząd w spółce jako. Jeżeli prezes podejmuje jakąś decyzję, ta decyzja przekracza zwykły zarząd, musi uzyskać kontrasygnata drugiego prezesa, ale w sytuacji, kiedy nie podejmuje decyzji, dla niepodjęcia decyzji nie musi uzyskać kontrasygnata. Czy pan przewodniczącego, dlaczego to ma znaczenie? Otóż podejmując o wysokości stawek... Ja nie tłumaczę panu. Tłumaczę panu ze względu na to, że uczyłem dyskusję, Tłumaczę, dlaczego wnosi. Wysokość stawek jest silnie powiązana z wynikiem przetargu, a wynik przetargu jest silnie powiązany z tym, jakie podmioty do niego startują. No i to jest aparat decyzyjny. No właśnie, więc kontynuując tych kilka pytań, chciałem zadać, czy była pan kierownik, myślę, lepiej będzie, bardziej merytoryczny, z tym szacunkiem. Czy było rozważane unieważnienie przetargu i dlaczego nie podjęto takiej decyzji? Ja muszę zacząć. Pytanie było do pani kierownik. No dobrze. Pani burmistrzu, proszę poczekać chwilę. Oczywiście było rozważane unieważnienie przetargu. Tylko jeżeli chcemy unieważnić przetarg i na nowo go rozpisać, to trzeba wziąć pod uwagę pewne kwestie, tak? Unieważnienie przetargu w momencie, kiedy niczego nie zmieniamy w zakresie, kiedy mam tylko jednego oferenta i nie spodziewam się, żeby było ich więcej, bo ogłoszenie przetargu było zamieszczone na stronie 40 dni, więc myślę, że każdy, kto chciał lub mógł do tego przystąpić, to przystąpił. I tak naprawdę odciągamy tylko w czasie, po to i tak jakby nic się w tej kwestii nie zmieni.
W momencie, gdybyśmy zmieniali zakres przetargu, gdyby jakieś zmiany tam zachodziły, które by mogły wpłynąć na zmniejszenie kwoty oferenta, no to wtedy miałoby to jakiś sens. Ale my nie możemy tam niczego zmienić, bo jeżeli coś zmienimy, no to nasz system już nie będzie funkcjonował w takiej formie, w jakiej funkcjonuje w tym momencie. A nie chcielibyśmy, żeby wracać do jakichś rzeczy, które miały miejsce, nie wiem, wcześniej, tak? Że system nie był już szczelny, odpady lądowały w różnych miejscach, nie tam, gdzie powinny i tak dalej. Panie Przewodniczący, no to też było pytanie do mnie, bo myśmy rozmawiali. Ale bardzo proszę krótko na temat. Decyzja o tym, żeby nie unieważnić przetargu, zapadła po konsultacjach w urzędzie i tak jak wskazała pani kierownik, unieważnienie przetargu musi czemuś służyć. Jaki miałoby mieć cel unieważnienie tego przetargu? Jedyny cel, jaki moglibyśmy osiągnąć, jeżeli w ogóle coś byśmy osiągnęli, to byłoby takie, że odciągnęlibyśmy tę sprawę w czasie, a jeszcze nie daj Boże, tak by się stało, że rozpocząłby się nowy rok, a my nie mielibyśmy podpisane z nikim umowy. I kto by odbierał wtedy odpady? Czy ktoś pomyślał w ogóle o tym, co by się stało w gminie? Przepraszam, proszę odpowiem. Dotyczące zarządu spółki Eko i tego, czy mieliśmy jakiś wpływ na to, czy Eko składa te papiery w przetargu, czy nie. Pomijając to, że Rada Nadzorcza nie ma żadnej możliwości wymuszenia na kimś, bądź na firmie złożenia oferty przetargu czy nie. Proszę sobie zadać jedno pytanie i wszystkie osoby, które ten deseń chcą zadawać pytania, że Eko nie wystartowało. Czy gdyby Eko wystartowało w tym przetargu, dałoby taką samą stawkę, jak dał Jambol w tym przetargu, czy stawkę inną? Bo to jest podstawowe pytanie, dla którego Państwo powinniście sobie zadawać w ogóle to pytanie. Ale panowie, proszę o odpowiedź. Jeżeli firma Empor startuje w przetargu i wychodzi z taką stawką, to śmiem twierdzić, że gdyby ta sama osoba wystartowała jako Eko, również wystąpiłaby z tą samą stawką. Więc nie wiem, czemu te pytania mogą nam służyć oprócz wącenia wody. Dziękuję bardzo. Pan... Ja jeszcze tylko chciałem kontynuować. Jest możliwość zawarcia umowy na obowiązek deklarowania na jakiś okres bez przetargu, w trybie bezprzetargowym. Tak jest. Na jaki okres? Czy od kwoty zależy tego sprawdza, tak? Nie znam teraz szczegółów, ale w momencie, kiedy byśmy to zamówienie wymaga ciągłości, tak? W momencie, kiedy byśmy teraz ogłosili nowy przetarg, już terminowo nie jesteśmy w stanie jakby tego zrealizować, tak? Bo nowa firma musi funkcjonować 1 stycznia. Więc na okres z tego, co kojarzę, 3 miesięcy moglibyśmy zawrzeć umowę bez wolnej ręki. Czyli jeśli dobrze rozumiem, w momencie są w takiej sytuacji, że jeżeli nie możemy już unieważnić tego przetargu, to na to, że nawet jeżeli unieważnimy, to po pierwsze nie zdążymy zrealizować, nie zdążymy rozpocząć nowego przetargu i rozstrzygnąć go, ale również nie zdążymy podpisać umowy z bezprzetargowym trybie, tak? Możemy unieważnić, tak? Możemy podpisać umowę. I zdążymy to zrobić, żeby była ciągłość zachowana. Tak, tylko jeszcze pytanie, kto za nie podpisze tę umowę. No jasne, no dobra, rozumiem. Ja tylko odpowiadam na pytanie. W ten sposób chciałem odpowiedzieć na pytanie burmistrza, co jeżeli nie rozstrzygnie przetargu i od 1 stycznia nie będzie nam kto miał odbierać odpadów, no to będzie wyłącznie wtedy burmistrza, bo on będzie podpisywał umowę na te 3 miesiące. W każdym razie, kolejna rzecz jest taka. Dobra, to na razie dobrze się jeszcze zgłoszę. Panie burmistrzu, koledzy radni, mam porozumienie inwestycyjne tutaj przed sobą. Pan burmistrz mi go życzył. Panie burmistrzu, proszę nie tłumaczyć, że się nie da nic zrobić. Przecież tu piszę o obowiązku lojalności strony w spółce. Mam przeczytać cały ten paragraf? Proszę, już to było czytane. Więc niech pan nie mówi, że nie można po prostu dyskutować tego tematu ze spółką Empor, bo przecież tutaj pisze, że nie wolno jest działać na szkodę spółki. Pani kierownik, ja myślę, że efekt ten, który teraz powstał i mieszkańcy za to będą musieli zapłacić, to jest po prostu bańka, która powstała przez to, żeście strasznie nagłaśniali, żeby ludzie oddawali trawę i liście do odpadu. Przecież to na wsiach ludzie mieli kompostownię, bo ja mam kompostownię, kupuję sobie wiaderko kompostownika, posypuję, jest ziemia pod
kwiatki, pod wszystko. Natomiast rozdmuchano, powiedziano, że w tym wszystkim, w tych segregowanych jest możliwość oddawania liści i trawy, no to ludzie wam oddali. No i w ten sposób powstała wielka bania, którą teraz ludzie rozumieją się zacząć. Dziękuję. Bądźmy, pan. Panie uspokojony. Ja chciałem jeszcze dodać, stopień warunkami, jak było ogłoszone do przetargu, było tam podane, że ten, kto wygra przetarg, zagospodarowanie tych śmieci może dokonać w RIPOK czy w składowisku do 60 km. I czy w tej sytuacji wygrała firma Empol i firma z Krakowa, czy MPO, czy oni mogą korzystać ze składowiska poczni w tym układzie, czy mogą powiedzieć, że na przykład oni sobie wożą do RIPOK-u w Krakowie, bo to jest 60 km, czy też do Krzanowa lub Brzeszcz, bo też jest 60 km i w ten czas nie będą, wysypisko nasze, czyli eko nie będzie funkcjonowało. Tu bym chciał usłyszeć, jak on mówi. To to jest mowa o bazie magazynowo-transportowej, która zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska musi być oddalona maksymalnie 60 km od gminy. To nie jest RIPO, to są dwie różne rzeczy. To jest baza magazynowo-transportowa. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów, odbiorca tych odpadów ma obowiązek gospodarować go na terenie naszego regionu gospodarki odpadami. I to, czy on będzie to odwoził na Eko, czy będzie to odwoził do Brzeszcz, czy do Krakowa, to my nie możemy mu tego narzucić. To musi być RIPOK na terenie naszego regionu. Czyli powiedzmy na Dobrzyńskim. Nie, nie, obejmuje tak, część województwa małopolskiego. To w tej sytuacji nie można było w istotnych warunkach podać do 30 km. Ale panie radny, my musimy się trzymać prawa, tak? Pan mówi, że ona odwozi tu na RIPOK, a my nie możemy wskazywać na który, bo to jest odbiór i zagospodarowanie. To jest przetarg na odbiór i zagospodarowanie i musimy zagospodarować zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach, zgodnie z samą odpadach. A mówi, że 60 km musi być. 60 km baza magazynowo-transportowa. To są dwie różne rzeczy. Baza magazynowo-transportowa, to są dwie różne rzeczy. Czyli może być taka sytuacja, że oni będą korzystać z... Może być taka sytuacja. I jest to zgodne z prawem, jest to zgodne z CIS-em, jest to zgodne z umową. To ja jeszcze chciałem dodać do tych cen, jakie są podane w tym wariancie pierwszym. Ja podsumowałem i to też na komisji powiedziałem, że dla gospodarstw domków jednorodzinnych cena dotychczasowa do ceny tej proponowanej to jest 152% wzrostu, natomiast w tym 152% do tego zarobu 52% więcej. O, jest 152% do stawki poprzedniej. No i też można. Natomiast produkcji jest tylko 144%. Czy to nie można było zrównoważyć albo i przechylić na stronę produkcji? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Ja tylko chciałem stwierdzić jedną rzecz, że w związku z tym, że Eko nie startowało z Eko-Empol po przetargu i po odbiór odpadów z gminy naszej gminy, stwierdzam jednoznacznie, że to jest działanie na niekorzyść i gospodarność tejże firmy. I chodzi o to chyba rzeczywiście, żeby ta firma opadła, bo co będziemy mówić, to zawsze jakieś zyski. Zyski i ta firma by miała o tym momencie, kiedy by odbierała te odpady. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski? Jeszcze chciałbym. Jeszcze pan autobus. Ja też to. Składam wniosek, aby również ta uchwała była głosowana imiennie. No, cudownie. Jeszcze, już momencik. Jeszcze pan Gubisz. Ja chciałem jeszcze raz zaprotestować przeciwko temu, że państwo cały czas mówicie, że zarząd Eko działa na niekorzyść Eko, czy pan Maurer działa na niekorzyść spółki gminnej. Po pierwsze, tego typu działanie
jest działanie przestępcze. Więc Państwo cały czas zarzucacie komuś popełnianie przestępstw. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie w ogóle z tego sprawę, co robicie. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli już takie coś Państwo zamierzacie opowiadać, nie licząc się z tym, jakie to ma konsekwencje, no to jeszcze raz proszę przemyśleć jedną sprawę. Jeśli ECO wystartowałoby w tym przetargu, to dałoby taką samą stawkę. Więc o czym wy w ogóle gadacie, Szanowni Państwo? My nie rozmawiamy teraz o tym, czy wysypisko ma funkcjonować w jakiej formie i co ta spółka robi. Zastanawiamy się, jak zbilansować system. I tego dotyczy ta uchwała. Bo równie dobrze tym przetargu mogłyby wystartować inne firmy, dać cenę jeszcze wyższą, wozić odpady zupełnie gdzie indziej i bylibyście dokładnie Państwo w takiej samej sytuacji. Też musielibyście określić, jak te stawki mają być rozłożone. Ja na tej sali nie słyszałem żadnej wypowiedzi na temat tego, czy przedsiębiorcy powinni płacić więcej, czy za odpady segregowane powinniśmy płacić mniej, a więcej za odpady nieposegregowane. Nie ma żadnej dyskusji na temat przedmiotu tej uchwały, żadnej. Wszyscy opowiadacie coś o spółce ECO, o spółce Empol, szukacie jakiejś dziury w całym przetargu, a nikt nie rozmawia o najważniejszym problemie. Może nadal się Państwo zastanowić. Panie burmistrzu, na komisji ja to mówiłem, zgłaszałem to. Panie Szymonie, pan na komisji zadał to samo pytanie, które pan zadał. Nie zadałem, nie tylko proponowałem, żeby zmienić, bo przywołałem nawet WPWiK i zgodę na sytuację. Zostało już wszystko postanowione. I pan dzisiaj zadaje to samo pytanie, które pan już zadawał na komisji. Nie zadawałem to. Ja tylko mówię, że to by było najlepsze rozwiązanie. Mówił pan? Jedno z lepszych rozwiązań. W każdym razie, rozmawiamy o pewnej uchwale, gdzie powinniśmy poruszać tematy. Ile kto ma zapłacić, czy promować osoby, które segregują, czy bardziej karać tych, którzy nie segregują. A gadacie państwo za przeproszeniem o zupełnie sprawach nie dotyczących perspektywy. Dziękuję. No to nie jest zwolnienie, po prostu że coś takiego się dzieje. Jeszcze pani Dorota. Ja chciałam zwrócić uwagę, bo jak już dyskutujemy o tych cenach, bo na komisji też podnosiłam, pytałam o to właśnie. No bo troszkę tutaj jest tak, że stawka, ta, która miała być dla przedsiębiorców, no to wyszła ta najwyższa, ponieważ jest też dużo firm i przedsiębiorców, więc tutaj rozmawialiśmy na ten temat, żeby ta stawka nie była aż tak wysoka. No ale nie ukrywam, że musiałam ostatnio wcześniej wyjść, więc nie wiem, jak tam komisja dyskutowała. Skoro uznali, że wystarczy nie inaczej, więc przychylam się do tego. Ale ja bym tutaj proponowała, żeby stawka dla przedsiębiorców na przykład była mniejsza, no bo ponieważ ci przedsiębiorcy będzie większa, dla wszystkich płacą, to dla mieszkańców będzie większa. Dlatego ja mówię, że się przychylam, bo jestem i przedsiębiorcą, i mieszkańcem, więc i tak jakby to trzeba będzie zapłacić. Dziękuję bardzo. Ale były dyskusje na komisji, więc po prostu... Przepraszam bardzo, pan. Dziękuję. Pan Otto Burter. Szanowni Państwo, ja proponowałem na komisji inicjatyw, aby tą stawkę utrzymać w następującej, jak jest w obecnej chwili, 5,70. I mamy tutaj porównanie i kalwaria, szanowni Państwo, miasto, również gmina, ma po prostu 5 zł. I zostałem na 5 zł. A my musimy podnieść, chociaż mamy 5,70. Pan Andrzejów dostaje tego. To mi chce unieważnić któryś z kolei przetarg. I nie mówmy, że nie da się unieważnić przetargu, bo to jest według mojej oceny zmowa prezesów między sobą, że po prostu startowali nie z tym, że mieli startować, tylko startowali z innym, żeby podnieść koszty odbioru po prostu odpadów naszych. I proponuję również 5,70 zostawienie na tej samej stawce, a Kalwaria ma mniej. I ma 5 zł. My możemy zostać na te 5,70, jak było do chwili obecnej. Dziękuję. Momencik, przepraszam, pani kierownik. Ja Państwa bardzo proszę, jak Państwo się powiadają, żeby naprawdę nie używać takich sformułowań jak zmowa i jakieś inne takie rzeczy, bo to naprawdę są bardzo duże oskarżenia i wszystkie firmy, które składały, znaczy te dwie mogą naprawdę mieć co do tego, no mogą mieć Państwo z tym problem, więc proszę uważać na takie rzeczy, jeśli takich rzeczy nie wypowiadać na głos. Jeżeli chodzi o inne gminy, proszę też zauważyć, że gmina Kalwaria jeszcze do tej pory nie otwarła ofert na przetarg, więc czy te stawki będą takie, jak teraz są, które Państwu pokazaliśmy, to są stawki obowiązujące do tej pory, jeszcze przed otwarciem przetargu, być może to się też zmieni. Niech Państwo zwrócą też uwagę na to, że w naszej gminie
gminie odbierane są wszystkie śmieci, nie mamy żadnych ograniczeń co do tego, co jest oddawane. I to, co pan radny chwila podnosił, że mieszkańcy oddają trawę, to nie tak, że my ich zmuszamy do tego, żeby oni tą trawę oddawali. Oni mają taką możliwość, mają taką opcję, bo to też wymaga od nas ustawa, że my musimy wszystko... A panie radny, naprawdę, proszę mi chwać głos, bo prawda jest taka, że mieszkańcy wsi muszą pakować te liście, te gałęzie do worków. I nam się wydawało, że będzie to dla nich utrudnienie i nie będą tego robić, tylko będą kompostować, bo tak by nakazywała logika. Mieszkańcy niestety nie postępują według tego, co my sobie uważamy za logiczne. I te zielone odpady z terenu wsi u nas lądują. Z drugiej strony wolę, żeby lądowały one w systemie i żebyśmy pokrywali koszty tego systemu, również odbiór tych odpadów zielonych, niż żeby one lądowały jako umocnienie w oczęgi, bo tak na przykład słyszę często, jak przyjeżdżam na posesję i widzę hałdy wyrzuconych zielonych odpadów na brzeg oczęgi i mieszkańc mówi, bo ja sobie tutaj brzeg wzmacniam. A na to pracownicy SWG mówią, panie, tym pan powoduje to, że zaraz tutaj będzie to wszystko zalane, bo przy pierwszej lepszej wodzie cała ta ilość odpadów zielonych blokuje wszystkie przepusty, wszystkie mostki i tak dalej. Więc naprawdę lepiej niech ci nasi mieszkańcy naszej gminy oddają nam wszystko do systemu i niech ta opłata będzie troszeczkę wyższa, aczkolwiek i tak bardzo niska, niż żeby to znowu lądowało tam, gdzie nie powinno. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Ja uzupełniając swoją odpowiedź, panie burmistrzu, do pana logika myślenia chyba jest taka, że jeżeli MPGO wchodzi w konstrukcję z Empolem, to będzie to wykonywała charytatywnie. Bo jeżeli by EKO przystąpiło do konsorcjum i odbierało odpady, to by widocznie były straty. No tak to rozumiem, to tak pan rozumie. Bo ja nie rozumiem, żeby nasza firma nie mogła zarobić pieniędzy na naszej gminie. No to odniosę się może, panie przewodniczący. Proszę, było panu tłumaczone. Jak EKO przystąpiło z Empolem w konsorcjum, którego na czele z głównym konsorcjantem był EKO, Empol był tą spółką odpowiedzialną za odbiór, to odbiór organizował Empol. To Empol był beneficjentem tych pieniędzy. Co więcej, ja też nie słyszałem pana, żeby pan protestował, a przecież w tym konsorcjum była też firma Hegiela. Więc ona też była w tym konsorcjum. Dzisiaj to konsorcjum... EKO było tylko formalnie czy szefem, jakby czapą nad tym konsorcjum, ale de facto odbiór odpadów organizowały Empol i MPGO. Dzisiaj Empol i MPGO organizują to bez EKO. Dlaczego tak się stało? No, państwo możecie się domyślać, możecie znuć różne teorie, ale to nie ma znaczenia dla tej uchwały. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić, panie przewodniczący, na jedną rzecz, uzupełnić tą wypowiedź pani Bożyny, bo to jest ważne. Stawka w Kalwarii. Kalwaria jest antyprzykładem tego, jak powinna wyglądać ochrona środowiska. To, co dzieje się w Kalwarii, jest woła o pomstę do nieba. Ilość spalanych odpadów i atmosfera, jaka tam panuje. My w gminie Madowice wdrażamy kompleksowy system zagospodarowania odpadów, w którym namawiamy mieszkańców do tego, żeby nam wszystkie swoje odpady oddawali, łącznie z odpadami zielonymi, a nie palili je, tym samym wytwarzając smog w całym mieście i trując wszystkich ludzi. Więc zależy nam na tym, żeby wszystkie odpady były zbierane. Dlatego nasz system jest z konieczności będzie systemem droższym niż w gminach, w których odbiory nie realizowane są tak często jak u nas i w których nie odbiera się wszystkich odpadów, tylko robi się wolną amerykankę. Jeżeli państwo chcecie, żeby wasi sąsiedzi, mieszkańcy waszych okręgów truli się w smogu, no to gratuluję. Natomiast my tego nie chcemy. I mam wrażenie, że większość ludzi w naszej gminie też tego nie chce. Dlatego mamy system, który wymaga podniesienia opłat, a proszę zauważyć, że opłata, którą dzisiaj uiszcza mieszkaniec rocznie do wysokości mniej niż 9 zł, 9 zł miesięcznie, to nie jest naprawdę ogromny wydatek. O czym my dyskutujemy? Dyskutujemy o kwotach, które nie są znaczące dla budżetu gospodarstwa domowego. 9 zł to nie jest kwota, która dla kogokolwiek ma znaczenie, szczerze mówiąc, w perspektywie miesięcznej. Bo ani 9 złotymi, za 9 zł się nie pojedzie na wakacje, ani dzieci się nie wykarmi. A państwo tutaj, mam wrażenie, bronicie tej kwoty 5,70, jakby to była ostatnia możliwa bariera przed popadnięciem w ubóstwo naszych mieszkańców. Tak nie jest. Więc to są pieniądze, to jest naprawdę jest opłata, którą podnosimy do wciąż niskiego pułapu. Dziękuję bardzo. Kończymy.
przechodzimy do głosowania nad wnioskiem formalnym pana. Myślę, że kończymy. Już tyle było powiedziane na komisjach, na wszystkich, że myślę, że już nic merytorycznego nie wniesiemy. Więc przechodzimy do głosowania nad wnioskiem formalnym pana radnego Otto Górka, żeby przystąpić w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i mienie. Kto z państwa jest za? Kto z państwa? Proszę wyżej ręce podnieść. Kto z państwa jest za? Pani Balasie, jest 10 za. Kto z państwa jest przeciw? Wyżej ręce, proszę bardzo, wyżej ręce, bo to nie widać. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Trzy. Tomek, pani Barak i radny. Informuję, że 10 głosami za, 8 przeciw i 3 wstrzymującymi się wniosek formalny pana Otto Górka przeszedł. Więc teraz przystępujemy do głosowania. Jeszcze przepraszam bardzo, proszę o... Przepraszam bardzo, proszę o opinię Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii i Prawa Żywności. Komisja Inicjatyw Gospodarczych zabiera głos w imię, 17 głosami za, 5 głosami przeciw. Dziękuję bardzo. Komisja Prawa Żywności pozytywnie zaopiniowała uchwałę, 5 głosami za i 2 głosami przeciw. Dziękuję, komisja rolnictwa. Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Na 7 członków głosowało 4, 2 głosami przeciw, 2 za. Decydującym głosem był głos przewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję. Więc przystępujemy do głosowania. Żeby teraz nie było presji, lista będzie czytana od końca. Nie pisz tak. Ale dobrze. Więc kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Proszę. Mówią świadomo, o co chodzi. Więc proszę, pani Maria Zadora. To jest żart, bo jest opisane imiennie, w kolejności imiennej. No w kolejności imiennej, no to to żeśmy przegłosowali. Więc proszę bardzo. To będzie nieważna? Nie, będzie ważna. Pani Maria Zadora. Przeciw. Pani Wysobrą Daneta. Za. Wąsik Jan. Za. Pani Tkaczyn Dwika. Pan Paweł Stopa. Za. Pani Potoczna Maria. Pan Robert Malik. Za. Pan Krasa Paweł. Za. Pan Korzyński Tomasz. Przeciw. Pani Kaczyńska Zofia. Przeciw. Pan Jeziorski Adam. Za. Pan Stanisław Jesiński. Za. Pan Janas Paweł. Wstrzymuje się. Pan Otto Górde. Przeciw. Filar Luki. Przeciw. Pan Ficek Szymon. Wstrzymuje się. Pan Borewka Józef. Przeciw. Pani Brańka Małgorzata. Pan Bąk Tomasz. Za. I pani Dorota Bala. Za. Nie za nami dołożyć. Tak, pan Andrzej Szczerzon. Za. Przepraszam bardzo. Za. 11, 10, przeciw, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwóch wstrzymuje się. Dziękuję bardzo, stwierdzam, ale proszę o spokój. Stwierdzam, że Rada Miejska 10 głosami za, 9 sprzeciw, 2 wstrzymującymi się podziela uchwałę w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.